Raciborskie Muzeum dysponuje zbiorami szczątek ludzkich z różnych epok wiekowych. Część z eksponatów jest prezentowana oraz omawiana podczas czwartkowych spotkań w placówce. Dzisiaj przybliżymy historię odkrycia niektórych z nich. Muzeum organizuje spotkania czwartkowe z zabytkiem, dostępne dla wszystkich, podczas których można zobaczyć i poznać historię okazów znajdujących się w placówce. Część z nich została odkryta na terenie naszego miasta. Są to m.in. szczątki osób żyjących w różnych epokach na terenach, na których znajduje się obecnie nasze miasto. Część z tych kości prezentujemy na wystawach. Co prawda niewiele, ale są to takie nasze najciekawsze zbiory. Na wystawie archeologicznej można zobaczyć na przykład rekonstrukcję pochówku, który został znaleziony przy ulicy Cegielnianej w Raciborzu w 2012 roku. Jest to pochówek z okresu wczesnej epoki brązu, czyli sprzed około 4000 lat. Był to pochówek mężczyzny ułożonego w pozycji skurczonej na prawym boku, co też właśnie było takie specyficzne dla tamtych czasów, że kobiety układano na lewym boku, mężczyzn na prawym boku, w pozycji skurczonej, tak jakby układano do snu. W tym grobie znaleziono również wyposażenie, z którym mężczyzna został pochowany w postaci toporu, naczynia oraz narzędzi. Kolejna ekspozycja to szczątki z czasów epoki brązu kultury łużyckiej. Jest to rekonstrukcja cmentarzyska ciałopalnego z Samborowic, które badała nasza pani archeolog Krystyna Kozłowska, która była tu niegdyś kierownikiem działu archeologii. I tam przedstawiamy właśnie urny z szczątkami spalonymi na stosach, bo taki obrządek pogrzebowy stosowała właśnie kultura łużycka. Muzeum prowadziło również badania na terenach cmentarzysk średniowiecznych oraz nowożytnych. Jedno z takich miejsc było odkryte przy ulicy Odrzańskiej w północnej części rynku. Był to teren należący dawniej do Dominikanów. Cmentarz został odkryty w latach 90. podczas przebudowy rynku. W sumie odkryto prawie 100 pochówków na tym cmentarzu i bardzo ciekawe znaleziska są związane z osobami, które zostały skazane na karę śmierci. Są to skazańcy ścięci mieczem i były znalezione pochówki z głowami po prostu po dekapitacji, po tym ścięciu, które były złożone nie w porządku anatomicznym, ale pod pachą tych zmarłych. Szczątki ludzkie odkryto również w dawnym kościele sióstr dominikanek, który znajdował się na terenie, gdzie obecnie jest budynek muzealny. Takich czaszek mamy 5. Dwie z nich są tak do siebie podobne, co wykazały badania antropologiczne, wręcz bliźniaczo podobne i jest tu duże prawdopodobieństwo bardzo bliskiego pokrewieństwa między tymi dwiema osobami. Są to kobiety, no najprawdopodobniej były po prostu to siostry dominikanki i z dużą pewnością można powiedzieć, że były to siostry, a istnieje też taka hipoteza profesora, który badał te szczątki, że mogły być to siostry bliźniaczki. Dział archeologii skupia się na organizowaniu wielu wystaw czasowych oraz stałych. Aktualnie prezentowane są wystawy stałe odkrycia w kościele sióstr dominikanek, w domu Ozyrysa oraz pradzieje ziemi raciborskiej.